Cześć, witaj w kolejnym odcinku z serii 5 pytań, 5 odpowiedzi, czyli kolejna szybka porcja wiedzy dla każdego. Odpowiedzi moje na Wasze pytania. Zaczynamy. Pytanie numer 1: Czy można łączyć witaminę C z kwasem laktobionowym w nocnej pielęgnacji? Czy to już za dużo? Odpowiedź na to brzmi, pytanie brzmi: to zależy od skóry i tego, co chcemy od niej osiągnąć i co chcemy osiągnąć pielęgnacją. Zasadniczo te dwa składniki się nie wykluczają. Ja wolę je rozdzielić, czyli witamina C w pielęgnacji porannej, a kwas laktobionowy w pielęgnacji nocnej. Natomiast można połączyć witaminę C i kwas laktobionowy w pielęgnacji wieczornej. Nie ma problemu. Wszystko zależy od tego, czy skóra jest na to gotowa. Pytanie numer dwa. Kochana Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za przekazywanie tak wielkiej ilości wiedzy całkowicie nieodpłatnie. Stosuję Pani rady od 6 miesięcy i buzia o niebo lepsza, spokojniejsza. Problem tkwi w tym, że ciągle na linii żuchwy i policzków jest mnóstwo bolących czerwonych krostek, które nie znikają i w dodatku bolą oraz okazjonalnie swędzą. Moja pielęgnacja to. Retinol Basic Lab 2-3 razy w tygodniu, w pozostałe dni tygodnia olej z ogórecznika, trehaloza i tołpa na noc, rankiem Gel i peptydy jasnoróżowe Basic Lab, tołpa i Basic Lab Emulsja SPF 50. Odrzuciłam serum antyoksydacyjne, bo niskie pH dodatkowo podrażniło skórę po retinolu. Niestety mój trądzik hormonalny od dwóch miesięcy nie poprawia się ani trochę. Tracę już nadzieję, że cokolwiek się poprawi. Trądzik mam od 12 roku życia i szczerze mówiąc nie pamiętam już jak wyglądam bez krostek. Chciałabym któregoś dnia spojrzeć w lustro i zobaczyć twarz bez brzydkich czerwonych grudek, które są bolesne, ale chyba to już nie, nie w tym życiu. Pomocy. To pytanie jest trochę pytaniem na spotkanie w ramach programu ze ekspertem i indywidualne poprowadzenie skóry. Ale spróbuję dać parę wskazówek, żeby zacząć szukać, co w takiej sytuacji zrobić. Trochę mnie niepokoją to, że te zmiany potrafią swędzić. Teraz pojawia się pytanie, czy to rzeczywiście jest kwestia trądziku hormonalnego. Jeżeli trądzik hormonalny, to pytanie, czy były sprawdzane hormony i jak one wyglądają, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli są swędzące stany zapalne. To może być to już reakcja układu odpornościowego, i pytanie, czy coś jeszcze innego nie wpływa na to, że te krostki się pojawiają. To może być nabiał, to może być gluten, a być może jakiś składnik w ogóle z pielęgnacji. Inna opcja, którą można tutaj przetestować, to zwiększenie jeszcze częstotliwości retinolu. Tylko tu jest takie znowu, jakby w kontekście całej tej skóry, dlatego mówię, to jest. Trochę na spotkanie indywidualne pytanie, bo z jednej strony retinol pomaga, a z drugiej strony, jeżeli jest go za dużo, to on również może dawać ten efekt takiego poretinolowego wysypu. Więc albo sprawdziłabym, albo inaczej sprawdziłabym najpierw retinol częściej, pytanie, jakie tam jest stężenie? 0,5%, 2%. Niezależnie od tego, jakie stężenie, czyli zrobiłabym skoro są 2 trzy razy w tygodniu, zróbmy 4-5 razy w tygodniu, może nawet z rzędu, żeby zobaczyć, czy cokolwiek z tymi zmianami się dzieje. Jeżeli będzie gorzej, to znaczy, że za dużo mamy retinolu w pielęgnacji. Jeżeli będzie lepiej, to znaczy, że można albo z taką częstotliwością, albo zwiększyć jeszcze stężenie retinolu. Kilka elementów tu się pojawia, czyli od strony wewnętrznej. Jakie hormony odpowiadają za to, że ten trądzik hormonalny cały czas jest? Czy one były badane, czy coś innego nie wpływa jeszcze, czyli na przykład właśnie nabiał, gluten, czy jakieś inne alergeny, oraz sama pielęgnacja trochę inaczej poukładana, jeżeli chodzi o częstotliwość i stężenie retinolu. Pytanie numer 3. Czy stosowanie w pielęgnacji warstwowej kilku produktów z wysokim stężeniem składników aktywnych, np. z rana serum trawiaste, Basic Lab Witamina C, plus serum nawilżające z trehalozą z Basic Lab, plus krem SPF. Wieczorem olej z czarnuszki, plus serum różowe z ceramidami od Basic Lab, plus serum nawilżające z trehalozą, plus krem nawilżający, plus krem okluzyjny oraz dwa razy w tygodniu retinol. Czy nie spowoduje to przebodźcowania skóry? Czy to nie za dużo? Czy nie osiągniemy rezultatu odwrotnego od zamierzonego? No to najpierw ja odwrócę pytanie, a jaki był zamierzony rezultat? Czyli czego oczekujesz od swojej pielęgnacji? Co pielęgnacja ma zrobić twojej skórze? Ta pielęgnacja opisana tutaj to jest pielęgnacja przede wszystkim nastawiona na odbudowę bariery hydrolipidowej i na wierzanie. I retinol, który może działać przeciwzmarszczkowo, przeciwtrądzikowo, czy na przebarwienia skóry. W tym momencie, jakby z perspektywy składników aktywnych, mamy głównie retinol i witaminę C. To wcale nie jest za duża dawka składników. Nie ma tutaj możliwości, żeby skórę przebodźcować, bo ta część nawilżająca będzie bardziej równoważyła to, co retinol jako efekty uboczne nam na skórze może po y zrobić, pokazać. Natomiast zawsze zadajemy sobie pytanie, czego od pielęgnacji oczekujemy. Pytanie numer cztery. Pani Agnieszko to może tym razem pytanie z męskiej strony. Wspomniała Pani, że każde golenie narusza barierę hydrolipidową skóry. W jaki sposób można w takim razie zadbać o pielęgnację takiej skóry? Czy można stosować kwasy Retinol bezpośrednio na skórę po goleniu, na przykład przy założeniu, że golimy się wieczorem? Znowu mamy dwa pytania w jednym. Jak zadbać o skórę męską przy goleniu? zadbać o odbudowę bariery hydrolipidowej. Mam świadomość tego, że skóra męska jest grubsza zazwyczaj. Niespecjalnie panowie mogą też lubić tłuste konsystencje, czyli na przykład olej, więc niech to będzie chociaż serum nawilżające i krem okluzyjny, po to, żeby dać skórze się Odbudować. To jest jakby pierwsza wskazówka, jakby, czyli mechanizm jest dokładnie taki sam jak przy skórze kobiecej. Odbudowujemy barierę hydrolipidową. Skoro jest coś, co narusza, to dajemy w pielęgnacji coś, co odbudowuje. Natomiast jeżeli chodzi o składniki aktywne, typu kwasy retinol, ponieważ one są zazwyczaj stosowane wieczorem, to nie stosowałabym ich zaraz po goleniu. Znowu pojawia się pytanie, jak często ta skóra jest, czy potrzebuje być golona, czy to jest codziennie, czy to jest co drugi, czy to jest co trzeci dzień. Zdecydowanie raczej nie bezpośrednio po goleniu, bo efekt będzie z zaczerwienieniem i z podrażnieniem, szczypaniem skóry. Użyłabym tych składników aktywnych pomiędzy goleniem skóry. A wtedy, kiedy skóra jest bezpośrednio golona w danym dniu czy danego wieczoru, wtedy odbudowujemy barierę hydrolipidową. Pytanie, czy możemy zamiast golenia użyć czegoś, co będzie mniej miało kontaktu ze skórą, czyli np. maszynka elektryczna, czy po prostu zostawienie zarostu na poziomie milimetra, to są też opcje, które warto rozważyć. Pytanie numer 5. Ja się zastanawiam, co zrobić, gdy zrobię sobie peeling enzymatyczny. Mam skórę mieszaną ze skłonnościami do wyprysków, i po takim peelingu to mam nakładać produkty nawilżające czy regulujące wydzielanie sebum. Ogólnie to ile razy w tygodniu powinienem nawilżać twarz przy cerze mieszanej, wliczając ranną i nocną pielęgnację, więc liczone jako 14 pielęgnacji. Nie, nie chcę za bardzo naruszyć warstwy hydrolipidowej i nie wiem do końca, jak działać. Dziękuję za odpowiedź. Edit. Dodam, że mam wrażenie, iż po nałożeniu nawilżających produktów wysypuje mnie trochę. Pielęgnacja skóry mieszanej to jest ustawienie pielęgnacji w taki sposób, żeby coś, czyli składniki aktywne, które działają na sebum, działają na nadprodukcję sebum, mają zmniejszać czy równoważyć produkcję sebum, jednocześnie były balansowane przez nawilżenie. I ułożenie tego w jakiś logiczny ciąg, czyli ile razy, zależy od skóry. Nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie, że proszę używać nawilżania 7 razy w tygodniu, a 7 razy w tygodniu składników kwasowych czy peelingów enzymatycznych i to będzie OK. To jest za każdym razem indywidualne dopasowanie do każdej skóry oddzielnie. Więc krótko mówiąc, te dwa elementy, czyli z jednej strony nawilżanie, z drugiej strony Składniki aktywne, głównie kwasowe czy retinolowe, na nadprodukcję czy na produkcję sebum, zmniejszające produkcję sebum, muszą być w pielęgnacji, ale jak to ułożyć i dopasować do skóry, to każdy musi w tym momencie potestować na swojej skórze. Natomiast co do peelingu enzymatycznego i tego, co po nim nałożyć, najpierw zadałabym pytanie: co ten peeling enzymatyczny ma zrobić naszej skórze? Czy on z jakąkolwiek funkcję pełni? Czy jest tak po prostu robiony, bo tak teoretycznie trzeba? To od razu powiem, tak teoretycznie nie trzeba, jeżeli nie pełni peeling enzymatyczny żadnej konkretnej funkcji, czyli nie zmniejsza ilości sebum, nie oczyszcza skóry, to, a peeling enzymatyczny w przypadku skóry mieszanej w niewielkim stopniu ją oczyści, no to nie do końca widzę sens jego nakładania. Jednak są osoby, które peeling enzymatyczny lubią, jeżeli tak, to po peelingu enzymatycznym zdecydowanie nałożyłabym coś nawilżającego, to nie musi być krem y, okluzyjny czy krem nawilżający, to może być po prostu serum nawilżające. Można również w przypadku skóry grubszej, bardziej przetłuszczającej się zostawić skórę samą bez niczego. Wszystko zależy od tego, jak się po tym peelingu czujemy. Jeżeli jest uczucie ściągnięcia, napięcia, nawilżamy, jeżeli nie Możemy ją zostawić na noc i po prostu iść spać. Jak zwykle, na koniec zachęcam Cię do komentarzy i kolejnych pytań, które będą dla mnie inspiracją do kręcenia kolejnych odcinków, właśnie z Waszymi pytaniami. A do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!